Nowości są w Del Favero, mojej ulubionej włoskiej. Pójdę je spróbować. Nowości takie, że jeszcze takich w życiu nie jadłem. Włączę sobie ogrzewanie. I teraz pierwsza rzecz to ustalenie, co to jest. Bo jeszcze czegoś takiego nie jadłem i teraz zamówiłem sobie coś takiego. W ogóle jest pizza frita, czyli no zaraz zobaczycie jaka. To jest testowo w Del Favero, ale jak takie testy widzę, to mnie po prostu aż telepie. I tak, wziąłem pizza z serem, ricottą, pikantnym salami, cebulą, duszoną i rozmarynem. Drugą opcję wziąłem smażona, wersja kanapeczki z mozzarellą i gulaszem wieprzowym duszonym w piwie. Takie dwie rzeczy przyeksperymentowałem. Pizzy frity nigdy nie próbowałem i nie wiem w ogóle jak to będzie smakowało, ale zaraz zobaczymy. Na początek chyba tu jest ta frita. Tak to właśnie wygląda. Ona cała jest zapieczona w takim kancone, w takim pierożku i cała jest na oleju jeszcze podsmażana. Wszystko bardzo gorące, ale dochodzę już do... O, jest ser. No, słuchajcie, musicie zajrzeć do środka. Nie wiem, czy to się uda pokazać. Wypełniona po brzegi pikantnym salami, serem i innymi dodatkami. Od dołu grubsza, od góry trochę cieńsza. Trudna do konsumpcji w samochodzie oczywiście, bo to wszystko jest takie ciepłe i miękkie. Słuchajcie, tam mnie już eksperci dojechali, że byłem ostatnio tam trochę niżej na pizzy. I co było, że był spalony spód i że się w ogóle nie zna, bo to była specjalna neapolitańska chwila. Sorry, telefon. Zjedzone, serwetek dużo. Pizza frita. Pierwszy raz w życiu. Nie wiem, jak powinna smakować pizza frita, bo nigdy pizzy frity nie jadłem. To jest moje pierwsze spotkanie. Ale jeżeli tak smakuje pizza frita, to jestem za. Niestety musicie się spodziewać tego, że będzie to takie... No bardziej tłuste, bo jest to w gorącym oleju smażone i przez to jest ten taki, ten placek jest taki bardziej ciężki. Także na to zwracam uwagę. Nie każdemu to może pasować, ale powiem szczerze, że tą pierwszą pozycją jestem już obżarty po korek. Wracam, bo tam w przerwie, zanim do drugiego dosiądę, tam żeście mi napisali, że szefa, ty tu się w ogóle nie znasz. Tam ci goście dali pizzę neapolitańską, zupełnie się nie, nie znasz, bo ta pizza neapolitańska to właśnie chodzi o to, żeby ona była... spalona. Słuchajcie, to, że tam są gdzieś te bąble przypalone, no to ja się zgadzam, że owszem tak. Pizzy neapolitańskiej pewnie też możesz w życiu nie jadłem, bo w Neapolu chyba nie byłem. Także na zawsze najlepiej sprawdzić u źródła. Ale ja rozumiem, że może być coś, no tak jak mówię, te bąble z ciasta się robią takie, one fajnie są potem chrupiące, jak się przypalą. Ale tam była spalona na węgiel część spodnia tej pizzy, nie? Jak żeście ją jedli, to nie czuliście innego smaku, tylko spalonej części spodniej. Ale tak jak mówię, nie przypierniczam się, bo to było tylko na tam na dwóch czy na trzech kawałkach, gdzieś tam w rogu się to przypaliło. I teraz tak, pierwsze pytanie. Czy to była pizza neapolitańska? To ja muszę tam zajrzeć. Dobra, jestem w Piatto d'Oro, pizza restauracja. Tradycyjna kuchnia włoska, pełna smaku. Genialna w swojej prostocie. Nic nie pisze nikt o neapolitańskiej, że to jest kuchnia neapolitańska. Przechodzę sobie też na zdjęcia inne, które są tutaj dodane na tym. Widać, że ta pizza no nie jest jakoś specjalnie przypalona i trudno... No jest tutaj po brzegach, to jest jak najbardziej fajne i spodziewane. No ale moja była tam trochę bardziej przypalona. Być może pizza neapolitańska polega na tym, że ma być spalony spód na węgiel. Nie sprzeczam się, bo może ktoś ma takiego smaka, żeby jeść sobie pizzę ze spodem spalonym na węgiel. Ja na przykład, jeżeli by to miało być w stałym repertuarze, to chyba bym nie chciał i bym nie ponawiał. W takim repertuarzu, jak dostałem ostatnio, to tak jak wam mówiłem, zajebista była, składniki były zajebiste, tylko na tych dwóch czy trzech kawałkach od spodu była no zjarana po prostu na węgiel. Jak widzicie tutaj te pizze, no to one nie wyglądają szczególnie na jakieś neapolitańskie, ale ja się w sumie na tym nie znam, nie? Podjadę tam do gości, się ich zapytam następnym razem, bo na pewno ponowię, czy oni robią wersję neapolitańską, bo tutaj patrzyłem na Facebook, patrzyłem na ich stronie, to nigdzie nie było takiej informacji, że oni robią neapolitańską tą pizzę, nie? O.
Co nie zmienia faktu, że naprawdę była niezła. Tylko oczywiście eksperci musieli dać swoje stanowisko, chociaż widzieli ją przez 5 sekund. O Jezu, jaka wielka ta kanapka. Widzieli ją przez 5 sekund u mnie na filmie, ale oni już wiedzą najlepiej, jak smakuje, do czego ja się doczepiam i w ogóle. Tak wygląda kanapka. Ło, panie. I też jest z głębokiego oleju. Tak więc dzisiaj zapach w Del Favero taki trochę frytkarnią podlatujący, no bo jednak to się we frytkownicy czy tam w czymś takim to robi. Dobra, testujemy kanapkę, bo jestem arcy ciekawy. A tak jak powiedziałem, do tamtej pizzerii, co byłem ostatnio, to wpadnę jeszcze raz, zamówię sobie jeszcze raz tą pizzę i zapytam się po prostu, czy to jest faktycznie wersja neapolitańska, gdzie ma być spalona na węgiel, czy to po prostu był delikatna wpadka przy robocie. Tak więc ustalimy, powiem wam. Bo ja zdaję sprawę, że też mogłaby być delikatna wpadka przy robocie, bo każdemu się to zdarzyć może i się nie przypierniczam. Ale wolę wiedzieć, czy to jest założenia, zawsze ma być spalone, czy nie ma być spalone, bo ja bym wolał, żeby nie było spalone. No powiem tak, kanapka też mi smakuje, ale dwie pozycje z oleju, to chyba dla mnie too much jest, bo nie podołam z tą kanapką, jeszcze może ze dwa gryzy tutaj zarzucę. Fajnie to wszystko zlane serem, nie, chociaż standardowe kanapki, standardowe pizze. Widziałem, że tam się jeszcze dzisiaj jakieś risotto robiło, muszę jakieś tu risotto spróbować. Zresztą w tamtym lokalu, poprzednio testowanym przeze mnie, też dużo różnych rzeczy było. Odpuszczam trochę KFC i McDonalda, żeby nie było płaczu, że ciągle to samo, że w ogóle nie wspierasz tu lokalnych przedsiębiorców, no to będę się starał wspierać, w miarę jak tylko będę mógł się dostać i coś zamówić takiego, wiecie, różnego, co można pokazać w samochodzie zjeść, no bo to jest do zjedzenia w samochodzie. Niektóre pozycje nie wiem, czy są do zjedzenia w samochodzie. Kanapka z gulaszem też pierwszy raz w życiu, ale jest bardzo pozytywnie. To jest więcej mięsa niż w gulaszu, bo sobie domyślacie, że jakby to było zalane sosem, to nic by z tego nie wyszło, ale już jestem pełny. Tak więc to jedzie ze mną. A teraz w kwestii smaku. Obydwie pozycje są fajne, dobre, smaczne. Tylko nie idźcie tą drogą, że zamówicie dwie, bo możecie nie podołać, no chyba że jesteście większą grupą. Jak widzicie, jestem w grupie samotnych serc i nie podołałem. Ale tak, ta pozycja na pewno nie będzie pasowała wszystkim. A dlaczego? Dlatego właśnie, że jest z pełnego zanurzenia takiego, że tak powiem. Jest to, no jednak ten placek pizzowy, jak wrzucicie do tego oleju, to on jest tym olejem przesiąknięty, no nie da się tego inaczej zrobić. I wydaje mi się, że tak jak są kanapki, czy tak jak są pizze, to raczej nie ma osoby, której by to nie podpasowało. A z tym produktem myślę, że będzie tak, że jedni będą zadowoleni, a inni stwierdzą, że jest po prostu on dla nich za ciężki. Także będzie to kwestia indywidualnego podejścia. Trzeba spróbować, no pewnie nie będziecie mieli już okazji, bo ja w końcowej fazie tego testu się załapałem, bo to miało być najpierw przez jeden dzień, potem przez tydzień. Ale może coś wejdzie na stałe do menu, bo widzę, że duże ożywienie w lokalu nastąpiło z racji tego, że są jakieś nowości. Nigdy czegoś takiego nie jadłem, spróbowałem. Pewnie raz na jakiś czas bym brał, ale ja jednak preferencyjnie, jakbym miał wybierać na przykład do częstego jedzenia, to bym wybierał klasyczne kanapki, bo to, no dla mnie przynajmniej, ja ostatnio mam takie jakieś problemy trawienne, że jak wezmę coś takiego super, mega za tłustego, to potem to, co ze mną siedzi jakoś dłużej. Nie to, że coś się dzieje złego, tylko tak wiecie, czuję się taki ociężały i pełny przez to, że zażyłem właśnie czegoś takiego. Tak więc zachęcam te osoby, które były, próbowały, stestowały i wiedzą, jak to smakuje. Może nie takich, co z obrazka są w stanie wysądować, że to jest takie, a nie inne, tylko takich, którzy zatopili swoje zęby, mieli okazję w tej próbie uczestniczyć. No i ciekaw jestem waszej opinii, jeżeli żeście jedli. Paczka od widza przyszła, jeszcze odebrałem w drodze z miasta. Zobaczymy, co tam się dzieje. Taka sytuacja, hej szafa, kalendarz na 21. Proszę bardzo, córki Asi. Jest córki Asi kalendarz, proszę bardzo, tak ona wygląda. Jak widzicie, elegancki, dzięki. I dodatkowo w załączeniu kilka aerozoli technicznych do garażu. W załączniku krótki opis co do czego. O,
Aerozole techniczne, widzicie, tutaj mają swoją półkę. Środek do wypierania wilgoci z elektryki. O, widzicie. To jest fajna opcja. Zmywacz i odtłuszczacz idealny do usuwania kleju z naklejek. Z cenami. Wiem, mam taki jeden odklejacz, jest bardzo dobry. Idealny też do mycia elektroniki. Bardzo bezpieczny dla tworzyw sztucznych. Kolejny to jest pianka czyszcząca. Jak już biały Nissan się upaskudzi do smołu asfaltu, idealny środek. Dzięki. Pianka do czyszczania i wypuszczania szkła z amoniakiem. Do wyczyszczenia szyb w aucie. Dzięki. I chłodziło w aerozolu, jak będziesz wiercił konstrukcje swoje na opony w garażu. To smaruj i chłodź wiertła. Kurnia, dużo tego jest. I tutaj macie informację, jak to wygląda. Dziękuję serdecznie.